Gmina Kościelec wzbogaciła się o nowy obiekt sportowy. Mowa o nowo otwartym boisku w Straszkowie. Dzień dzisiejszy, dzień na długo zapisze się w pamięci nie tylko klubu piłkarskiego, ale również wsi Straszków, ponieważ otrzymaliśmy nowy obiekt sportowy. Dzisiaj nastąpi długo oczekiwana uroczystość jego otwarcia. Jako prezes klubu zawsze marzyłem, aby w Straszkowie powstało boisko sportowe, aby zawodnicy mieli godne warunki do treningu i rozgrywania meczy ligowych. I właśnie dzisiaj spełniło się moje marzenie. Ten obiekt sportowy to wizytówka wsi Straszków i naszej gminy. Pragnę na ręce pana wójta serdecznie podziękować za wynajęcie, za wygospodarowanie pieniędzy na wykonanie, na realizację tego obiektu, jak również na podjęcie decyzji, aby w Straszkowie powstał obiekt sportowy. Dziękuję panie wójcie bardzo. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Aleksander Rybczyński. Prosimy Cię przed to, najłaskawszy Boże, racz pobłogosławić to nowe boisko i nie wszyscy, którzy w tym wolnym czasie będą tutaj przychodzić, z tego boiska korzystać, zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienie zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się braterską życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi, gospodarze zdecydowali, że oficjalne otwarcie boiska nastąpi przez oddanie strzałów na bramkę. Dariusz Ostrowski ufundował i wręczył wszystkim zawodnikom torby sportowe oraz profesjonalną torbę medyczną. Wam chciałbym życzyć, abyście odnosili sukcesy na tym boisku i nie tylko na tym, ale na zewnątrz, na wyjazdach również. I abyście zawsze byli bardzo zmotywowani do gry i życzę Wam naprawdę bardzo, bardzo wielu sukcesów. Aczkolwiek nie zawsze jest tak, że w sporcie sukces jest najważniejszy, aczkolwiek jest to podstawowa wartość. Powiem już samo to, że potraficie się zmotywować, zmobilizować. Jesteście tutaj i gracie, trenujecie, przygotowujecie się to i reprezentujecie Straszków. To już jest dla nas naprawdę wielkim sukcesem. Po części oficjalnej zawodnicy Straszkowi Straszków zmierzyli się w ramach rozgrywek drugiej kolejki B-klasy z drużyną LZS Karszew. Historyczny pierwszy mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla Straszkowi, a pierwszego gola strzelił z podyktowanego przez sędziego rzutu karnego kapitan drużyny Mariusz Janicki.